Świat Ainów z Hokkaido od Bronisława Piłsudskiego do Shigeru Kayano to tytuł nowej wystawy czasowej w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Przedstawia ona życie codzienne i kulturę Ainów, mniejszości etnicznej zamieszkującej w Japonii. Pierwsze badania nad tą ludnością prowadził ponad 100 lat temu Bronisław Piłsudski, starszy brat Józefa. Ainowie to autochtoni zamieszkujący północną część dzisiejszych wysp japońskich, którzy byli stopniowo wypierani przez Japończyków i tak naprawdę upadek kultury Ainów nastąpił w XIX wieku, kiedy Japończycy siłą starali się ich zmusić, żeby przyjęli ich wierzenia, ich sposób życia, co powodowało bunty wśród ludności Ainów, dochodziło do powstań, do walk i uważa się, że Ainowie byli świetni w wygrywaniu bitew, ale niestety przegrywali całe wojny i dopiero w drugiej połowie XX wieku ci Ainowie zostali uznani za tą mniejszość etniczną dzięki swojemu posłowi, który dostał się do parlamentu w Japonii i zaczął swoje przemówienia wygłaszać w języku ainowskim. Tutaj warto podkreślić tą demokrację, która obowiązuje w Japonii, bo na przykład na Hokkaido, gdzie zamieszkuje największa ta etniczna grupa Ainów, co roku odbywał się symboliczny spływ rzeką, a na tej rzece Japończycy wybudowali zaporę, wielki zalew. I co się stało? Sąd uznał, że ci ludzie, Ainowie, mają prawo do corocznego spływu tą rzeką i trzeba było wypuścić całą wodę ze zbiornika wodnego, żeby mogli dokonać tego rytualnego spływu. Wystawa ukazuje proces zmian zachodzących w kulturze Ainów, ich stroje, zwyczaje i codzienne życie. Ainów nazywano włochatymi ludźmi, dlatego ze względu na ich niesamowity zarost, bujny zarost na całym ciele, i to czy to u mężczyzn, czy u kobiet, więc byli faktycznie taką dziwną rzecz, dziwnie wyglądali. Tutaj przede wszystkim pokazujemy tę część gospodarki, którą się Ainowie zajmowali, plecionkarstwem, wyplataniem. I trzeba pamiętać o jednej rzeczy, tutaj jest bardzo mało wyrobów wykonanych z bawełny, a jeśli one były, to były zakupy robione od Japończyków. Wyplatano z łyka albo z kory i tutaj są na przykład takie przykłady, jak cały proces obróbki kory do uzyskania konkretnej tkaniny można dotknąć, zobaczyć tą fakturę ubrania zrobionej z łyka, z kory i dużo takich przedmiotów codziennego użytku, która właśnie była robiona z kory brzozy, jakieś tam torebki z włókien kory wykonane. Ekspozycji towarzyszą zajęcia warsztatowe dla najmłodszych. Większość tych wystaw o tematyce takiej egzotycznej jak dla nas, prezentowanych w Muzeum Ziemi Wieluńskiej, ma przybliżyć kulturę, tradycję jakiegoś dla nas odległego zakątka świata, pokazać jak żyją gdzie indziej ludzie, uczyć takiej trochę tolerancji do innych kultur i tutaj też są przygotowane zajęcia warsztatowe dla młodszych, oczywiście poznają tą tradycję Ainów, poznają postać Bronisława Piłsudskiego, brata, przypomnę, starszego o rok od Józefa Piłsudskiego i będą wykonywać zorganizowane grupy w czasie zajęć warsztatowych, będą przygotowywać na płótnie właśnie kaftan, dzisiaj bym mógł powiedzieć takim językiem uniwersalnym kimono ainuskie z charakterystycznym wzornictwem. Tak jak powiedziałem, to wzornictwo wyróżnia się na tle tego wzornictwa japońskiego, więc na płótnie każdy uczestnik wytnie sobie z płótna taki kaftan i go pomaluje właśnie wzorami geometrycznymi, charakterystycznymi dla tej kultury, gdzie oczywiście każdy będzie miał ten wzornik przed sobą, żeby wiedział jak to wykonać. No ale oczywiście najpierw zapozna się z wystawą i co na tej wystawie jest. Wystawę można oglądać do końca listopada.